Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam nauczycieli, witam uczniów, witam rodziców, ojca proboszcza, witam przedstawicieli Rady Rodziców na inauguracji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020-2021. Dzisiaj, jak widzicie, spotykamy się w nieco innych warunkach niż do tej pory. Nie ma innych klas poza klasami czwartymi. Jest to oczywiście spowodowane sytuacją pandemii, zagrożenia. Żeby nie było nas tutaj zbyt dużo, zdecydowaliśmy, że w tym roku w szkole rozpoczęcie roku będą miały tylko klasy pierwsze, które zaczynają uczyć się w naszej szkole i muszą poznać swoich wychowawców i szkoły, i budynek, a także klasy czwarte, które rozpoczynają zupełnie nowy etap. Mają również nowych wychowawców, będą spotykać się z nowymi nauczycielami. Jest to dla Was szczególny moment, dlatego Wy także zostaliście wyróżnieni tym spotkaniem właśnie na terenie budynku naszej szkoły. Pozostałe klasy będą miały rozpoczęcie roku szkolnego online, tak jak zapewne część z Was pracowała już w poprzednim semestrze, również spotkają się ze swoimi wychowawcami, ale będzie to spotkanie na odległość. A ja jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witam. Mam nadzieję, że po tych 2 miesiącach odpoczęliście, jesteście pełni sił, zapału do nowej pracy. A tej pracy, moi kochani, będzie przed nami bardzo dużo. Mam nadzieję, że będzie, pomimo tego, że będzie ona, że ten nowy rok szkolny oczywiście będzie pełen pracy, nowych obowiązków, to również będzie przynosił sukcesy. Życzę Wam wszystkim, aby ten nowy rok był pełen radości, ale także właśnie pełen sukcesów. Nauczycielom życzę przede wszystkim tego, aby mieli jak najmniej problemów ze swoimi uczniami, żeby byli zdrowi i żeby odnieśli sukcesy i mieli satysfakcję ze swojej pracy zawodowej. Wszystkim pracownikom administracyjnym i obsłudze życzę spokojnej i efektywnej pracy. Natomiast rodzicom życzę pociechy, życzę radości ze swoich pociech, a także tego, żeby ta współpraca ze szkołą, z nauczycielami, z wychowawcami układała się jak najlepiej. Moi kochani, nam 1 września kojarzy się z tym śniadem, z rozpoczęciem roku szkolnego, z nowymi przyjaźniami, z pewnymi rzeczami, które czekamy, ale nie zawsze tak było. 81 lat temu, dokładnie 1 września 1939 roku, wybuchła II wojna światowa. Dla naszych dziadków, dla naszych pradziadków, te pierwsze dni września to jest właśnie wspomnienie tego wydarzenia. Dzieci nie chodziły wtedy do szkoły. Nie uczyły się historii, nie uczyły się geografii, nie uczyły się języka polskiego. Nie bawiły się i nie śmiały, tak jak my możemy to robić dzisiaj. Jednak dzięki bohaterom tamtych czasów możemy dzisiaj żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Mówię o tym, bo jest to bardzo ważne wydarzenie dla całego naszego narodu, dla naszego kraju. Jest to wydarzenie ważne również dla nas, uczniów szkoły 182, ponieważ patronem naszej szkoły, jak wiecie, jest Tadeusz Zawadzki Zośka, jeden z bohaterów tamtych wydarzeń. Dzięki rodzicom szkoły został on upamiętniony na muralu, który możecie zobaczyć za mną. I korzystając z tego, że towarzyszy nam dzisiaj podczas rozpoczęcia roku szkolnego przewodnicząca Rady Rodziców, oddam jej teraz głos, ale zanim to zrobię, to chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Rok szkolny 2020-2021 uważam za rozpoczęty. Bardzo serdecznie, zwłaszcza Was dzieciaki, bo pamiętam dobrze, że 2 miesiące temu widzieliśmy się na... Wydawało nam się trochę, nie wiem czy pamiętacie, że w zeszłym roku w listopadzie mieliśmy spotkanie o patronie naszym, gdzie mogliśmy Wam trochę przybliżyć życiorys Zośki, dość krótki, bo jak wiecie, Zośka zmarł śmiercią tragiczną, dostał kulę w serce. I miał zaledwie 22 lata, ale myślę, że to jest
fantastyczny człowiek do naśladowania dla nas dzisiaj, bo oni w tamtych czasach wcale o sobie nie myśleli jako bohater. Robili to, co uważali za słuszne. I jak pamiętacie, Zośka był młodym człowiekiem, pełnym pasji, wysportowany, był harcerzem i naprawdę kochał Polskę. I my jako rodzice, jako ta grupa nieformalna dla Zośki, chcieliśmy wam przybliżyć tą naszą postać, naszego bohatera, naszego patrona. Trochę nietypowy sposób, bo bardzo współczesny i ten mural jest takim naszym podziękowaniem też tym wszystkim młodym ludziom, którzy zginęli w tamtych czasach i zginęli dla nas, dla wolnej Polski. I bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być i nim w sposób oficjalny otworzymy ten mural, chciałam wam też przeczytać parę słów od artysty, który namalował ten mural. Specjalnie dla was i dla rodziców i przesłał nam parę słów. Niestety nie mógł dziś być, bo właśnie zaczął pracę nad kolejnym muralem, między innymi generała Sikorskiego, ale przeczytam wam te słowa, które do nas napisał. Witam wszystkich serdecznie. Jako autor muralu pragnę powiedzieć, że zaprojektowanie oraz wykonanie go było dla mnie wyróżnieniem i zaszczytem. Było dla mnie wyróżnieniem i zaszczytem, bo dzięki takim wspaniałym Polakom, jak Adolf Zośka, żyjemy tu w naszym pięknym, wolnym kraju. Mówimy po polsku i możemy kultywować nasze zwyczaje i utrwalać polską tradycję. To dzięki nim mogę tworzyć murale i dzielić się z nimi z wami. Każdy z nich to hołd w stronę tych, którzy walczyli o nas, czyli o przyszłość tego kraju. Pamiętajmy o nich zawsze. Myślę, że te krótkie słowa w zupełności wystarczą o całym tym przesłaniu. Ja was zachęcam do zgłębienia tej wiedzy o naszym patronie, bo naprawdę warto jest się zagłębić w życiorys Zośki i każdy z nas dzisiaj może być takim bohaterem, takim Zośką dzisiejszych czasów. I do tego was bardzo serdecznie zapraszam. A teraz poproszę panią dyrektor o oficjalne otwarcie muralu, o przecięcie wstęgi. Dokonamy tego uroczystego otwarcia muralu. Ja powiedzieć dwa zdania. Wszystko inne zostało już powiedziane. Natomiast ja chcę pochylić się i złożyć głębokie, najszczersze, najcudowniejsze podziękowania rodzicom. Dawno nie zdarzyło mi się współpracować z tak wspaniałym zespołem ludzi. Mają wspaniałe pomysły, realizują je i współpracują z nami też na najwyższym poziomie. Za to im bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Poprosiłabym jeszcze mojego proboszcza, ojca Wojciecha Matrupę, o kilka słów. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Ja jestem w takiej nietypowej sytuacji, bo przyszedłem dopiero od dzisiaj, jestem proboszczem, nowym, starym nowym, ale bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj na rozpoczęciu roku szkolnego, a tym bardziej na otwarciu tego muralu waszego patrona szkoły. I życzę wszystkim wam, dzieci, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dobrego, pięknego roku szkolnego, pełnego takiej radości, ale i takiej pracy osobistej, takich zaangażowań wszystkim, żebyście dobrze przeżyli ten rok i zdobywając wiedzę, byli szczęśliwymi dziećmi. Dziękuję bardzo.
ja poproszę może i ojca proboszcza, żeby mi towarzyszył, i przewodniczącą Rady Rodziców, i panią dyrektor Fiorczyk, panią dyrektor Banaszak również. Zapraszam. Po kawałeczku każdy z nas. Dobra.